po siódmej. Część oficjalną mamy za sobą. I pierwsze takie pytanie, jak się pan redaktor czuje w nowej, czasami mówimy o stalinowskiej, czasami w nazistowskiej Polsce, pod władzą Kaczapiego? Czekam, aż ta demokracja w końcu upadnie, będzie wtedy o czym pisać. Aha. Ja od razu muszę prosić, że będę mówił troszeczkę chaotycznie, ale jestem nieprzyzwyczajony do występowania w takiej roli. Wolę siedzieć z tej drugiej strony i zadawać pytania, niż samemu mówić, także... Albo w ogóle o wiele łatwiej jest pisać, niż mówić. Zwłaszcza, że to, co się napisze, można skreślić i napisać jeszcze raz, prawda? Albo się wyprzeć, że to nie ja pisałem, tak jak sędzia Łączewski, który twierdzi, że to nie on siedział na Twitterze i proponował politykom Platformy zaoranie PiSu. Jak zwykle tak jest. Znaczy, ja myślę, że dobra zmiana jest w wielu kwestiach dobra, natomiast pojawiają się problemy. Mam wrażenie, że problemy kadrowe, jak się patrzy na obsadę ludzi w spółkach Skarbu Państwa, zwłaszcza w mediach, którzy trafiają do dzisiejszej nowej animacji, to mam wrażenie, że jest to, czego miało nie być, czyli takie bardzo mocne kolesiostwo. Przykład chociażby odwołanego dzisiaj jednodniowego prezesa Radia Zachód w Zielonej Górze, pana Korotczuka, człowieka, który w 1977 roku, mając lat 20, wstąpił do PZPR, wstąpił później do egzekutywy PZPR na uczelni, w stanie wojennym weryfikował studentów, został prezesem Radia Zachód z poparcia posła Asta, działacze PiS w Lubuskim, z tego co wiem, alarmowali, mówili, że to jest stary komuch i nie powinien być absolutnie w mediach publicznych. Padła odpowiedź, że nikt się już tym nie przejmuje. Potem dostał tą nominację wczoraj, przyjechał do radia, bardzo wiele hałasu, o 17 telefon z Warszawy, z ministerstwa, że lepiej by było, gdyby złożył dymisję sam. Dzisiaj rano przyjechał do radia ze łzami, powiedział, że został zaszczuty, dymisję złożył. No ale nie byłoby całej afery, prawda, gdyby już na tym etapie weryfikacji tacy ludzie z przyszłością w PRL-u do mediów nie trafiali. Ja już w momencie, w kampanii wyborczej pisałem, że bardzo fajnie by było, gdyby do mediów publicznych, do telewizji i do radia trafiali ludzie, którzy pracują w danym mieście, w Poznaniu, we Wrocławiu, w Łodzi, nie ściągać jakichś spadochroniarzy z Warszawy tylko dlatego, że są kolegami posła, posłanki, albo prawda, pomagali finansowo w kampanii. To jest bardzo, bardzo wielu fajnych ludzi, również szuka w Poznaniu, w mediach. Szuka się jakiegoś spadochroniarza z Warszawy do Radia Merkury, a można by szukać fajnych, dobrych dziennikarzy, doświadczonych, prawicowych dziennikarzy, którzy są tu na miejscu. Dać szansę młodym ludziom, którzy mają po 25-26 lat, kończą studia, chcieliby się realizować w zawodzie. Tak? Sprawdzą się, nie sprawdzą, każdemu trzeba dać szansę i można by wreszcie ten szklany sufit przebić. I też warto tutaj wspomnieć, tak jak pan redaktor poruszył sprawę tego pana, który podał się niedawno do dymisji. To jest właśnie zasługa między innymi dzieło pana redaktora, który, jakby można powiedzieć, wytropił, wynalazł te akta, jak się nie mylę, tak? Znaczy, ten opis jego... Znaczy, gdyby nie, bo często się dziennikarze piszą, ja zresztą też, ujawniliśmy, dotarliśmy, bardzo fajnie sobie przypisywać cudze zasługi, ale tak naprawdę, gdyby nie ludzie, którzy przychodzą i mówią, pomagają, to żaden dziennikarz by niczego nie napisał, tak naprawdę. Mhm. A czy pan redaktor na przykład nie uważa, że takie problemy, to wiemy, że to już jest nie pierwszy problem, niedawno Antoni Kamiński, wcześniej jeszcze pan bodajże w PKP, tak samo z PZPR-u bodajże był. Bogdan Kowalski, tajny współpracownik SB. Mhm. Czy to jest bardziej spowodowane chaosem jakimś takim i organizacyjnym, i medialnym, czy może to też efekt jest z krótkiej ławki tak zwanej? Jedno i drugie. Znaczy, z jednej strony jest ta obietnica, na zasadzie no, nie znalazłem się w Sejmie, coś ci musimy dać, coś ci pomożemy. Bogusław Kowalski, ja go akurat dobrze znałem, bardzo sympatyczny człowiek, aczkolwiek ma tą mroczną przeszłość. W 2006 roku uczestniczył, pomagał PiS-owi w nawiązaniu tego paktu stabilizacyjnego LPR PiS. PiS mu wtedy obiecał, że oni nie zapomną. No i znalazło się dla niego jakieś miejsce w spółce Skarbu Państwa. Dobrze, sam się podał do dymisji, szkoda, że tak późno. Zastanawiam się, jak to było z Mariuszem Kamińskim. Czy to była też kwestia tego, że ktoś mu obiecał, że no skoro nie będzie na liście poselskiej, nie wejdzie do Sejmu, to coś dostanie? Czy jest to kwestia, że Mariusz Kowalski, Adam Rogacki, który też wszedł do spółki Skarbu Państwa, a to jest tak zwana frakcja młodych, która była w swoim czasie w PiS-ie związana z Adamem Hoffmanem. W niej był również Dawid Jackiewicz, obecny minister Skarbu Państwa. Bardzo porządny człowiek, aczkolwiek bardzo porządny, uczciwy człowiek, aczkolwiek zauważam, że jest to człowiek, który no, znamy się 15 lat, byliśmy bardzo dobrymi kolegami, jesteśmy dobrymi kolegami, który nie umie odmawiać. Jeżeli przyjdzie do niego kolega i powie, słuchaj, no ja nie mam pracy, załatw mi, no to coś tam się znajdzie. I to efekt jest tego, że tacy ludzie właśnie trafiają. Mam wrażenie, że tutaj PiS robił za niebo jedną rzecz. I na tym etapie kampanii wyborczej, kiedy było pewne, że po wyborach prezydenckich, że wygra te wybory.
Nie było wiadomo, czy był KIZ-em, czy będzie mógł rządzić samodzielnie, ale na tym etapie czerwiec, lipiec, sierpień należało już przygotowywać kadry i szukać ich właśnie wśród młodych ludzi, 25-30-latków, którzy kończą studia w Polsce, kończą studia za granicą, są przygotowani. Tak jak zrobiono w latach 90. W Estonii. Tam wybory wygrała prawicowe ugrupowanie założone przez młodych ludzi. I oni zrobili absolutną czystkę. Usunęli wszystkich starych powiązanych, zrobili sobie numerów nulu, sprowadzili młodych ludzi po studiach i w ciągu kilku lat naprawdę wyprowadzili kraj na prostą, jeżeli chodzi o gospodarkę, ekonomię. Oni przegrali kolejne wybory. Ich grzechem takim pierworodnym była absolutna arogancja, ale udało się Estonii naprawdę mocno dużo dobrego zrobić. Mhm. I jeszcze następne pytanie odnośnie właśnie tego całego chaosu, tego zamieszania. Jak pan uważa, co się stało w ogóle, że teoretycznie perfekcyjna i no, świetna kampania prezydencka, później też bardzo dobra kampania parlamentarna pod względem tym medialnym i mediów społecznościowych i tego całego przekazu, tej narracji. Wszystko to natychmiast legło w gruzach po zaprzysiężeniu nowego rządu, po rozpoczęciu pracy. Gdybym to wiedział, to chętnie bym napisał i pewnie bym zgarnął jakąś nagrodę dziennikarską, bo nikt tego nie wie. A tak poważnie, z tego, co się mówi w kuluarach PiS-u w Warszawie, to jest kwestia tego, że po wyborach kompetencje decyzyjne dotyczące ustawiania ludzi, struktur, znów przejęła grupa tzw. zakonników, czyli to są dawni działacze PiS związani z Joachimem Brodzińskim, Boszczakiem, Lipińskim. Zresztą widać też po nominacjach w spółce Skarbu Państwa, prawda? I ci wszyscy młodzi ludzie, którzy zrobili kampanię, w pierwszym etapie zostali odsunięci. Dopiero później Szefernaker, który przecież prowadził świetną kampanię społecznościową, znalazł się w kancelarii pani premier Rybicki, bloger, który też pomagał w internecie znaleźć. To jest takie teraz łatanie dziur, to jest coś, co trzeba było robić od początku. Może zabrakło Mastalarka, który świetnie sobie radził i ogarniał. W kampanii wyborczej był w stanie zatrzymać tych wszystkich posłów, jak pani profesor Pawłowicz, jak posła Pięty, którzy się wyrywali z wypowiedziami, które niekoniecznie musiały trafiać akurat w przestrzeń publiczną. Potrafił trzymać to wyryzyko. Teraz jego zabrakło. Pewnie państwo zwróciliście uwagę, że na początku po przejęciu władzy przez PiS pojawił się pełen chaos. To wyskakiwał posłów Pięta i mówił co innego. To ktoś zapowiadał, że aneks zostanie ujawniony, upubliczniony, chociaż nie było w interesie PiS-u upubliczniać i robić dyskusję o aneksie w kampanii wyborczej, znaczy w kampanii wyborczej parlamentarnej, prawda? I to była taka pełna samowolka. Tego nie ogarnią. Pani poseł Witek, która została rzecznikiem rządu w pierwszej kadencji, tak naprawdę nie dawała sobie rady. Zobaczymy, jak sobie teraz poradzi młody chłopak, który został w kampanii wyborczej, był dobry. Tak samo zresztą, takie same błędy popełnione w komunikacji pana prezydenta Andrzeja Dudy, prawda? Świetnie prowadzona kampania wyborcza, świetna komunikacja ze społeczeństwem i nagle każdy mówi co innego mówi poseł Dera, co innego mówi pan prezydent, co innego mówią jego ludzie przed Marek Magierowski, który to próbuje ogarniać, aczkolwiek słyszałem, że też jest już powoli coraz bardziej zmęczony sytuacją. Czyli, że planuje, nie wiem, wycofać się, zrezygnować z tego, czy bo z tego na przykład, co widziałem, tak jak takie osoby różne właśnie z otoczenia, czy prezydenta Dudy, czy premier Szydło, które były w mediach, to jednak pan redaktor Magierowski, który, jak może nie wszyscy wiedzą, tak samo wchodzi się z tygodnika do rzeczy, przeszedł wprost do kancelarii prezydenta, akurat pan redaktor Magierowski najlepiej sobie w miarę radził w tych telewizyjnych bataliach różnych i... Myślę, że Marek Magierowski się tak szybko się jeszcze nie podda. Znaczy, on wczoraj mówił, że jeszcze wierzy w to, że uda się to wszystko ogarnąć, poustawiać. Także to pewnie nie będzie kwestia dzień, dwa, trzy, ale jeszcze powalczy. Mhm. I tutaj też wyjdę na taki temat, trochę może pan będzie niezręcznie, bo to jest jednak koledzy po fachu, ale jak ocenia pan właśnie to wejście w struktury rządowe i tak samo prezydenckie, takich osób jak właśnie redaktor Magierowski, redaktor Marczuk z tygodnika Wprost, bodajże był redaktor Majewski z Rzeczpospolitej i jeszcze bodajże ktoś mi umknął, że właśnie w tym roku na tą kadencję Sejmu nagle okazało się, że jakby posiłki są brane z mediów do struktur rządowych. Ale to nie jest tylko kwestia tej kadencji. Znaczy to, że dziennikarze i świat polityki się przenika, jest to zjawisko bardzo częste. Przecież Marcin Bosacki, rzecznik MSZ-u, rzecznik Ministerstwa Sikorskiego, był dziennikarzem Gazety Wyborczej tutaj właśnie w Poznaniu. Pan Wojciechowski, który był ostatnim rzecznikiem Sikorskiego i później ambasadorem na Ukrainie, odwołanym niedawno, również wywodzi się ze środowiska Gazety Wyborczej. Znaczy to jest tak, że dziennikarstwo jest tak mało płatne, kiepsko płatnym zawodem, że dziennikarz w pewnym momencie swojej kariery, tak jak Marek Magierowski, który ma już 46-47 lat, mówi sobie, coś trzeba robić, coś więcej, tak? Gdzieś iść, sprawdzić się w innej branży, no i troszeczkę więcej zarabiać, bo ta emerytura, której przecież nie oceniamy, zbliża się szybkimi krokami. No i jakie są dwa wyjścia dla dziennikarza? Iść do polityki,
na której się obserwując, jest przekonany, że zna się lepiej niż sami posłowie, no bo przecież piszemy, co należałoby robić, co robią źle, więc my wiemy lepiej, tak się nam przynajmniej wydaje, no to potem różnie wychodzi w praniu. Albo iść do PR-u. Powiem tak, uczciwy dziennikarz do PR-u nie idzie. Taki, który chce być uczciwy wokół siebie, no bo idąc do PR-u siłą rzeczy wykorzystuje się jego znajomość. To jest tak jak polityk, który idzie, chce iść do służb specjalnych. Albo dziennikarz chce iść do służb. Pierwsze co słyszy, to powiedz, co wiesz o swoim środowisku. Wykorzystaj swoje kontakty, wykorzystaj swoje znajomości. Jasne, że dziennikarz, który idzie do PR-u, może świetnie zarabiać i świetnie sobie radzić, podrzucać kolegom dziennikarzom różnego rodzaju wrzutki, teksty, promujące firmy, zdarzenia, osoby, tylko że to nie do końca jest uczciwe. Ja tu bym rozróżniał dziennikarzy, którzy idą do polityki i którzy mają takich dziennikarzy jak Marek Jagorowski, Bartek Marczuk, czyli wieloletnie i są na pewnym etapie już tego umiejętności, i ludzi, którzy idą jak Mariusz Majewski, Paweł Majewski. Tak, bez dwóch ich. Jeśli dwóch, ja ich zawsze mylę. Tak, ja tak samo, ale to jest chyba Mariusz, bo on skasował sobie konto na Twitterze, pamiętam od tego momentu. No w każdym razie Mariusz Majewski, Rzeczpospolitej, który no, dziennikarzem politycznym był 2 lata. Odszedł po tym, jak, znaczy został dziennikarzem politycznym po tym, jak większość dziennikarzy odeszła z Rzeczpospolitej i nagle się okazało, że nie ma co pisać, więc ściągano chłopaków, którzy przyszli na staż i prowadzili stronę internetową, żeby byli dziennikarzem. Bardzo fajny, sympatyczny chłopak, tylko pytanie, czy on już się nauczył tej polityki na tyle dobrze, żeby sobie radzić też w ministerstwie. Mhm. Tak, oczywiście. Tak, właśnie, przepraszam jeszcze. Kwestia techniczna, że jak właśnie ktokolwiek ma jakiekolwiek, nie wiem, uwagi, pytania, ręka w górę i my natychmiast będziemy przekazywali głos w każdej chwili. Bo właśnie w tej chwili pan wspomniał o dziennikarzach, którzy idą do PR-u. Ja chciałam zapytać, czy nie uważa pan, albo w ogóle jest pana zdanie na temat tego, jaką wagę dziennikarze, czy w ogóle media przykładają w ogóle do PR-u jako takiego, że wielokrotnie dbałość o PR przykrywa w ogóle dbałość o prawdę, o działalność, o lojalność. Ale PR polityka, PR polityka, PR dziennikarza, czy? Nie, polityków, że oni zbytnio kierują się tym, jakie wrażenie pozornie wystudiowane, gestami, słupkami sondaży. Jak się prezentują politycy, a mniej się zwraca uwagę właściwie na to, co oni robią, jakie mają poglądy i na ile są operatywni i jakie są owoce. To jest bardzo częste. To jest w ogóle jakaś świętość w tej chwili. To jest bardzo częste zjawisko. To jest rozdęte, przepraszam, właśnie przez media, przez dziennikarzy, że tak bardzo się tym PR-em przejmują. To jest wada niestety polskich mediów, że piszemy, więcej uwagi poświęcamy się na przykład sałatce pani profesor Połowicz w Sejmie, a nie temu, co ma do powiedzenia, prawda? Ale to jest rzeczywiście pójście na łatwiznę, to się świetnie sprzeda. Dzisiaj wartością dziennikarza, zwłaszcza piszącego na portal internetowy, jest to, ile nabije kliknięć, bo kliknięcia oznaczają reklamy, ile dla gazety papierowej, ile zaliczy cytowań, ewentualnie ile wejść na stronę, prawda, ogólną. Albo też jak na ile jest rozpoznawalny na Twitterze, na Facebooku. I to powoduje, że takie szybkie historyjki, krótkie, ala tabloidowe, prawda, poseł założył niewyczyszczone buty, albo, prawda, je sałatkę, albo nie wie, czy Sejm był głuchy, czy niemy. Sprzedają się lepiej niż to, co mówi, to, co ma do powiedzenia, to, co robi, to, co ukrywa. I siłą rzeczy, czy ja nie jestem zwolennikiem tezy, że dziennikarstwa w Polsce już nie ma jako takiego, że jest tak naprawdę powielanie informacji i tego, co polityk chce przekazać, a nie to, co tak naprawdę dziennikarz powinien ustalić. Ale jest coraz gorzej z polskim dziennikarstwem. I widzę to po lewicy, po lewej stronie, po mainstreamie i również u siebie samego, tak teraz coraz mniej mi się chce, tak naprawdę to przyznaję, że o wiele łatwiej jest, że pracując w Rzeczpospolitej poświęcam na napisanie tekstu śledczego tydzień. Teraz tak naprawdę wyjdę z psem, pogooglam sobie w internecie, zobaczę, co piszą na Twitterze, odpiszę na Twitterze, potem coś zjem, potem znowu wyjdę z psem, no potem usiądę i napiszę, jak już trzeba. Tak? To już nie jest tak dopracowany tekst, jak powinien być. Ważne wydarzenia polityczne w programach informacyjnych Telewizji Polskiej i są komentowane bardzo często właśnie przez ludzi, przez specjalistów od wizerunku, a nie fachowców od konkretnych tematów. Tak, tylko że fachowiec wizerunku może też powiedzieć więcej na temat tego, co polityk chce przekazać niewerbalnie, prawda? Jak jest ubrany, to fachowiec wizerunku może zdemaskować ten cały PR.
Problem w tym, że często się go to po prostu nie pyta. On wchodzi i komentuje akcje marketingowe, a nie te przesłania niewerbalne polityka. Dziękuję również. Tak, i właśnie przechodząc od tego PR-u i tej jakości dziennikarstwa, o której pan rektor to już wspominał, ustawa medialna jest teraz ta pierwsza wprowadzona, teraz za jakiś czas niedługi pewnie będzie ta duża, przekształcająca spółkę prawa handlowego, dobrze mówię, w media narodowe. No właśnie, media narodowe miała być taka opcja. Natomiast na razie mamy do czynienia z tak zwaną reformą przejściową. Jak to w Polsce często bywa, przejściówka może być okazać się bardzo trwała. Znaczy, są ludzie, którzy przekonują prezesa Kaczyńskiego, że słuchaj Jarek, zrobiliśmy to, co chcieliśmy, usunęliśmy tamtą ekipę z mediów, czy usuwamy tamtą ekipę z mediów. Dajmy sobie spokój i nie idźmy za daleko, bo projekt, który przygotował poseł Czabański, nie jest do końca dopracowany. Cholera wie, co z tego wyjdzie, czy będą pieniądze, czy jak się zmniejszy, wprowadzi obowiązkowy abonament 5 zł od każdego mieszkania, to te pieniądze będą, czy nie będą. Jest dużo ustawa medialna, która miała być przygotowana jesienią. Tam już nie ma mowy o narodowych mediach. Nie ma, jest mowa o spółkach, o osobach prawnych, że media mają być osobami prawnymi, a to oznacza w praktyce, że może być to równie dobrze przedsiębiorstwo, jak i prawda, rzeczywiście jakaś inna forma. Jest Rada Mediów Narodowych, która miałaby mieć takie same kompetencje jak Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, aczkolwiek jej członkowie nie byliby odwoływalni, powoływana przez prezydenta, Sejm i Senat. No i też pojawia się pytanie o dublowanie, no bo mamy Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, która nadzoruje media publiczne i jest ona wpisana w konstytucję, a więc tak naprawdę trzeba by zmienić konstytucję, żeby to ciało zlikwidować. I powinna się pojawić Rada Mediów Narodowych, która miałaby też oceniać działalność mediów, składać sprawozdanie przed Sejmem i Senatem. I to są niedopracowane kwestie, które należałoby rozwiązać i mam wrażenie, że woli, żeby to zmienić, nie ma. Pytanie, jak to będzie dalej funkcjonować. Same media, no, jeżeli chodzi o telewizję publiczną, w oczach poczyna drugi program telewizji, gdzie po raz pierwszy od dawna wróciły programy, na przykład przyrodnicze, to jest jakaś dobra zmiana. Pytanie tylko, w TVP Kultura, dziennikarze, którzy pracowali przez lata i z lewicy, i z prawicy, mówią, że wreszcie przed prezes, który wie, o co chodzi w kulturze. Że będzie, Znaczy właśnie ja bym się chciał skupić bardziej na tych personaliach konkretnie, bo wiemy, że została wymieniona cała jakby ta kadra, taka dyrektorska, ta zarządcza, między innymi Piotr Kursztyn przeniósł się do TVP Historia, jak dobrze pamiętam. Tak jest? Tak. I między innymi na przykład z Telewizji Republika Michał Rachem przejął informacje w TVP Info. Maciej Chmiel został szefem TVP2. Mateusz Matyszkiewicz został z portalu Rebelia.pl, został szefem TVP Kultura. No i Jacek Kurski, prawda, szefem wszystkich szefów. Tak. I właśnie chciałem się bardziej w tym kierunku pójść, czy ta dobra zmiana, bo tak jak sam pan zauważył, że ona się na razie opiera tylko na tej jakby wymianie personalnej i zapowiedziano się na to, że na tym na razie poprzestaną. I czy jest to zmiana, faktycznie dobra zmiana, czy jest to takie pójście radykalnie, totalnie na przykład w prawo, tak jak panikują wszelakie lewicowe środowiska, nie wiem, że typu Foucault, Nowoczesna i tak dalej, że to już z mediów faktycznie obiektywnych rzekomo wcześniej, teraz idzie to zupełnie na prawo, że bardziej na prawo to już tylko ściana. Tu jest taka kamera i jak to się potem pojawi w internecie, to moi koledzy, którzy poszli do telewizji, będą słyszeć, co o nich mówię. Proszę bardzo. A tak poważnie, z tym zrób taką czarną tą i głos mi pogrub. Jak powiem, że to fajka, bo to masz. Ja mam jedno pytanie. A poczekaj, odpowiem, bo to bardzo fajne, że padło pytanie o ten i zaraz odpowiem. Znaczy z tymi personaliami bywa różnie. Dzisiaj do mnie dzwonił kolega, który jest z Telewizji Polskiej, jak opisałem sprawę tego prezesa Radia Zachód, mówił, słuchaj, wiesz, coś u nas dzieje, kilka dni temu zatrudniliśmy na 2 dni pierwszą żonę pana Anny Grodzkiej. Bo nikt się nie skapnął, kto to jest. I mówi, dopiero jakiś życzliwy zadzwonił do Kurskiego i mówi kurze, słuchaj, zatrudniliście żonę Grodzkiej. A Kurski mówi, o!
jednocześnie kazał usunąć, prawda, no ale była 3-4 dni w telewizji. Także tam na tym nie wszyscy panują. Ja obejrzałem, znaczy tak, pracując w mediach i codziennie będąc w kontakcie z informacjami, mam wieczorem dosyć tych informacji. I nie, przyznam się, że nie słucham, nie oglądam wiadomości codziennie programów publicystycznych, zwłaszcza Moniki Olejnik, żeby się już nie denerwować przed spaniem. Natomiast obejrzałem pierwsze kilka wydań wiadomości po przejęciu, po zmianie i mam wrażenie, że to były bardzo dobre, bardzo fajnie robione wiadomości. Wreszcie dano głos wszystkim opcjom. Plusem dodatnim, takim dużym plusem dodatnim jest to, że wiadomości nie komentują dziennikarze w stylu, prawda, TVN-u z jakimś głupim żarcikiem, ale daje się głos politologom, naukowcom, historykom, którzy mogą się odnieść do pewnych wydarzeń. Po czym obejrzałem wiadomości w tydzień temu, w niedzielę i w poniedziałek i stwierdziłem, że no jednak mam niedobre wrażenie, że chłopakom chciało się robić fajne, dobre wiadomości przez kilka pierwszych dni. Tej energii już nie starczyło. Mam nadzieję, że to było tylko takie chwilowe zawahanie formy. Jeżeli chodzi o TVP Kultura, to nie powiem, bo nie oglądam w ogóle. Nie zdarzyło mi się. Historia pod wodzą Gursztyna jest fajnie robiona, ma świetne pomysły. Jest o wiele ciekawsza niż sam Piotr Gursztyn, mi się wydawało być, jako dziennikarz, także to jest duży plus. No zobaczymy, jak to będzie z dwójką. Maciej Chmiel powiedział, że nie będzie tam robił dużych zmian, jeśli chodzi o ludzi, natomiast chce zrobić zupełnie nową jakość, jeśli chodzi o programy merytoryczne. Właśnie ten program przyrodniczy, który pierwszy odcinek będzie na początku marca w Puszczy Białowieskiej, pokazujący życie jaszczębi w kontakcie właśnie z ludźmi. To dość ciekawa zajawka. No ja trzymam kciuki. Telewizja, którą zafundowała Platforma Obywatelska przez 8 lat, była tak jednostronna, tak obrzydliwie nudna przede wszystkim. I tak stronnicza, że cokolwiek teraz się stanie, powinno być, na pewno będzie lepszym rozwiązaniem. Aczkolwiek trzymam kciuki, żeby rzeczywiście ludziom z wiadomości chciało się robić te wiadomości w sposób obiektywny. Ja bym chciał mieć telewizję, która nie będzie Polakom mówiła, co mają myśleć. Polacy nie są głupi, wbrew temu, co się wymawia nam Gazeta Wyborcza. Każdy potrafi obejrzeć, zwłaszcza młodzi Polacy, którzy już myślą zupełnie innymi kategoriami niż to pokolenie wychowane jeszcze PRL-u. Potrafią obejrzeć wiadomości i same wyciągnąć wnioski. Czy Ryszard Petru, nie mający zielonego pojęcia o niczym, może poza bankowością, nadaje się na przyszłego prezydenta, czy się nie nadaje? Tak? Nie trzeba mu mówić i jeszcze wytykać. Prezydenta Kameruny się nadaje. Znaczy, ja mam czasami, tak, na prezydenta Kameruny też, ja mam czasami wrażenie, że prezenterzy w wiadomościach chcieliby, jak w programach reality show, po przedstawieniu materiału pokazać taką tabliczkę śmiech, aplauz, prawda, albo gwizdy, a ludzie sami wiedzą, jak to zareagować. I takie wiadomości byłyby fajne, dobre, ciekawe. Wiem, tam pan się zgłaszał. Ja mam takie jedno pytanie, Wojtku, nie wiem, na pewno dokładnie orientujesz się w sytuacji, ile i jaki procent gazet w Polsce należy do koncernów niemieckich, tak? Na pewno zdajesz sobie z tego sprawę, jaka ilość mediów jest w tej chwili, nie mówię tutaj o obcych rękach, ale o obcych interesach, konkretnie, tak? Myślę tutaj o niemieckim rynku wydawniczym i o tym, co dzieje się za naszą zachodnią granicą. Każdego wieczoru, kiedy rozpoczynają się wiadomości dla Niemców, w których informacje lecą na potęgę o tym, jak tutaj w Polsce została zdeptana demokracja, praktycznie rzecz biorąc, jest to kraj dzikich ludzi, gdzie białe niedźwiedzie biegają i w zasadzie trzeba tutaj zastanowić się, jak my zamierzamy tutaj stworzyć te media narodowe, ponieważ to oznacza, że chyba ich państwo gubi, tak? Jak odniesiesz się do czegoś takiego? Bo to jest po prostu nawet, nie wiem, czy to jest jeszcze dziennikarstwo, czy już jest jakaś akcja propagandowa, bo trudno mi to ocenić. Jeżeli chodzi o tygodniki, to większość tygodników w Polsce jest w rękach polskich. Znaczy często jest to kapitał mieszany, jednak z przewagą kapitału polskiego. Jeżeli chodzi o gazety codzienne, 80% gazet, zwłaszcza gazet lokalnych, jest w rękach niemieckich i niestety nie wygląda to, żeby był jakiś pomysł, jak to upaństwowić, odkupić, przejąć. I to jest sytuacja bardzo niedobra. Ja niedawno rozmawiałem z Bernardem Marguerite, francuskim korespondentem, wieloletnim korespondentem w Polsce, człowiekiem, który był tutaj jeszcze za głębokiej komuny. Był pierwszym dziennikarzem, który wiedział o tym, że będą aresztowania w 1968 roku. I on powiedział, że on tę sytuację, która się dzieje za naszą zachodnią granicą w odniesieniu do Polski, doskonale rozumie. Polska przestaje być wasalem Niemiec. Przestaje, prawda, polski rząd być na telefon z panią Merkel. I Niemcom się to bardzo nie podoba. I ta sytuacja, co ciekawe, niemieccy dziennikarze doskonale wiedzą, że to, co piszą, nie jest prawdą o Polsce. Jak się z nimi rozmawia prywatnie, to oni mówią, no wiesz, nam się nie wszystko podoba, ale nasza opinia publiczna chce usłyszeć to, co chce usłyszeć. I oni, tak jak media niemieckie kłamały czy ukrywały prawdę o wydarzeniach Sylwestra w Kolonii, prawda, kiedy islamiści, arabscy uchodźcy molestowali i napadali kobiety, tak z pewną premedytacją przekazują w kwestie polityczne
ten materiał, informacje, które przekazują o Polsce, ma charakter polityczny, a nie informacyjny. Co jest ciekawe jest podejście niemieckich mediów, bo oni, będąc w różnych prywatnych mediach, czasami w opozycji do rządu, czasami związanych z rządem, również finansowo, przedstawiając taki materiał, myślą o niemieckiej racji stanu. W interesie Niemców jest pokazać, że Polska jest zła, obniżyć nasze znaczenie na forum europejskim, skłócić nas z Amerykanami, bo dla Niemców to Niemcy, dla Amerykanów dzisiaj to Niemcy są najważniejszym, obok Wielkiej Brytanii Niemcy są najważniejszym partnerem w Europie. A w polskie media, zwłaszcza te lewicowe, nie piszą o tym, co jest polska racja i nie przedstawiają informacji kierujących się polską racją stanu, czy chociażby jakimś ułamkiem polskiej racji stanu, tylko interesem wydawcy, właściciela, interesem partii, z którą są związani. Proszę zobaczyć, że gros artykułów, jak się pojawia w Gazecie Wyborczej w ostatnim czasie, zaczyna się od tego, co napisano nas w niemieckiej prasie. A znowu w niemieckiej czy amerykańskiej znowu piszą ci ludzie, którzy piszą i dla Gazety Wyborczej, albo dla innych newsweeków. I tu koło się domyka. Bardzo często jest to takie koło zamknięte. Dziennikarz Gazety Wyborczej napisze, na pewno pan widział też na Twitterze, czy państwo widzieliście Bartka Wielińskiego z Gazety Wyborczej, który w internecie na Twitterze napisał, apeluje do Niemców, pomóżcie z polską demokracją. No, dziennikarz Gazety Wyborczej, który apeluje do Niemców, mają wejść, wkroczyć, kulturkampf nam tutaj zrobić, to nie jest poważne. Ja tylko jeszcze dokończę ten wątek z repolinizacją mediów. Konkretnie chodzi mi o to, czy jednak właśnie ta repolinizacja, tak jak pan zaczął ten temat, czy jednak ta repolinizacja taka na siłę, czy to będzie rozwiązanie na dłuższą metę dobre, ponieważ zauważmy, że Polska, no umówmy się, w Polsce nie mamy, kto wie, jakichś, nie wiem jak to powiedzieć, jakby ludzi, którzy są zdolni wykupić dane media, jakichś milionerów i tak dalej, w których nie wątpilibyśmy w ich dobre intencje. I czy to czasem nie przyjęłoby odwrotnego skutku, że załóżmy, no nie wiem, przywołując trochę świętej pamięci Kulczyka, załóżmy, on by sobie wykupił dany cały jakiś dziennik i mógłby sobie publikować tam, co dowolnie by chciał. Czy ja jestem przeciwnikiem przejmowania przez państwo gazet, które są w rękach zachodnich, tak? No, nie bądźmy drugą Kubą, nie bierajmy ludziom ich pieniędzy. Natomiast widziałbym repolonizację w ten sposób, że państwo stworzyłoby system podatkowy, system ułatwień podatkowych dla tych Polaków, którzy chcieliby inwestować w media lokalne i tworzyć własne gazety. Zwróćcie państwo uwagę, że w Poznaniu, przecież w dużym Poznaniu, prawie 60-tysięcznym Poznaniu, mamy jedną gazetę, Głos Wielkopolski. I ten Głos Wielkopolski wygląda jak głos, jak sam szacunek dla kolegów z Głosu Wielkopolskiego, to jest gazeta, która wygląda jak głos jakiegoś pcimia. Czytamy o tym, że się dwa tramwaje zderzyły, że pies obsikał ratusz, prawda? Koledze, który opisał o kulisach dymisji komendanta wojewódzkiego policji, dwa dni temu komendant wojewódzki policji został zdymisjonowanego już komendanta głównego policji. Zabroniono opublikować artykuł, dlaczego musiał odejść. W Głosie Wielkopolskim nie pojawiła się informacja, chociaż dziennikarze miał i chciał zrobić taki artykuł, o tym, że prokuratora w Krakowie, prowadząc śledztwo w sprawie zabójstwa dziennikarza Jarosława Ziętary, przymierza się do postawienia zarzutu Świtalskiemu. Nie opublikowano tego materiału dlatego, że jak nieoficjalnie wiadomo, pan Świtalski jest blisko zaprzyjaźniony z obecnym redaktorem naczelnym Głosu Wielkopolskiego. Ten redaktor Głosu Wielkopolskiego kiedyś pracował, bodajże dla Poznaniaka, czy dla jakiegoś takiego tygodnika, który był tutaj, czy Dziennika Poznańskiego, jednego z tytułów, tak, który był w rękach Świtalskiego. I to jest tak ręka rękę myje. Jak się spojrzy na Radom, Rzeszów, tam też jest jedna gazeta, dwie gazety lokalne, jedna duża rozgłośnia, najczęściej państwowa, plus mniejsze prywatne, ale czysto muzyczne. Ja nie jestem w stanie zrozumieć, że w Poznaniu, w którym kiedyś wchodził Głos Wielkopolski, Gazeta Poznańska, Ekspres Poznański, przez pewien czas wychodził bardzo fajny dziennik, robiony przez taką chrześcijańską demokrację, nieco lewicującą, ale fajnie się to czytało dzisiaj. Nie ma żadnej innej gazety oprócz tytułu Głosu Wielkopolskiego. Co więcej, jak ktoś próbował taką gazetę założyć, a były różne takie próby, to upadało po tygodniu, dwóch, trzech, ludzie tego nie kupowali. Trzeba stworzyć właśnie warunki i to państwo powinno wesprzeć, czy poprzez zadania zlecone samorządom i dofinansowane przez państwo, stworzyć taki system ułatwień, żeby jednak Polacy mogli otwierać media lokalne, małe media lokalne, niech to będą rozgłośnie osiedlowe, dzielnicowe, które się rozrosną, niech to będą tygodniki, ale rzeczywiście informacyjne. Bardzo dużo bezrobocie jest na rynku dziennikarskim, jest bardzo dużo osób, które po prostu chciałoby sprawdzić swoje siły dziennikarskich i
można by im pomóc. Naprawdę w wielorakich sposób. To niekoniecznie chodzi o wydawane trzecie pieniądze z budżetu państwa. Chodzi, tak jak wspomniałem, chodzi o system ulg dla tych ludzi, którzy chcieliby robić media w Polsce, żeby doprowadzić do zrównoważenia tej sytuacji, w której nie 80% mediów codziennych będzie w rękach niemieckich, ale niech dojdą nowe tytuły, które będą spowodują, że na przykład te 80%, które jest w rękach niemieckich, dalej będzie w rękach niemieckich, ale będzie 40-50% kolejnych tytułów, które będą polskie. My media możemy tak ogólnie dzielić, czy są dzielone na mainstream i na media niepokorne. Natomiast zwróciłem taką uwagę na Gazetę Wyborczą. Ona teraz jest bardzo cieniutka, chwała Bogu. Kiedyś była bardzo, bardzo gruba. I chciałbym pana zapytać, jak wyglądała kiedyś sytuacja no, taka tych mediów niepokornych przy poprzedniej władzy? Jak wygląda teraz? Czy coś się zmieniło? I jak pańskim zdaniem ta sama sytuacja wygląda teraz w tych mediach mainstreamowych? Znaczy, mówi się, że Gazeta Wyborcza pociągnie jeszcze rok, pół roku i zacznie padać. Tam się szukają dużo zwolnienia dziennikarzy. Ja oczywiście nikomu nie życzę źle, no bo to są moi koledzy po fachu, tak? Znaczy, nikomu nie jestem w stanie życzyć tego, żeby stracił pracę. Niech pracuje, niech zarabia, każdy ma rodziny na utrzymaniu. Aczkolwiek widzę, że oczywiście Gazeta Wyborcza nie ma pomysłu na funkcjonowanie rynku bez wsparcia ze Skarbu Państwa. To były bardzo duże pieniądze, jakie szły. Ja nie chcę teraz w tej chwili skłamać państwa i narazić się na proces. Kamerka, prawda? Ale to były miliony złotych, jakie szły z spółek Skarbu Państwa do Gazety Wyborczej, tak samo zresztą do Newsweeka. Tego nie powinno być. Jak wygląda dzisiaj sytuacja mediów niepokornych? Pytanie teraz, które są, które są niepokorne, bo teraz tamci mainstreamowi mówią, że my jesteśmy mainstreamem, a oni są niepokorni, prawda? Wczesne media niepokorne, jak sobie wtedy radziły? Czy teraz coś się poprawiło? Znaczy, przykładem może być sytuacja Tygodnika do Rzeczy i naszych przyjaciół, w cudzysłowie, z Tygodnika w sieci. Po upadku Rzeczpospolitej Tygodnika uważam, że powstały dwa tygodniki, które bez wsparcia publicznych pieniędzy, dzięki pracy i życzliwości wielu dobrych ludzi, którzy chcieli pomóc się zaangażować, wychodzą, utrzymują się na rynku. No, Tygodnik w sieci ma bodajże 70 tysięcy sprzedaż, to jest dobry wynik jak na Tygodnik. My mamy około 58-60 tysięcy, to też nie jest zły wynik. Są gazety lokalne w Rzeszowie, na przykład jest Tygodnik, który jest w rękach prawicy i też się dobrze sprzedaje. Można? Można. Trzeba po prostu chcieć. Natomiast czy ze strony Skarbu Państwa będzie jakieś wsparcie reklamowe i te gazety się wybiją bardziej? Ja... Tak, powiem tak, pewnie właściciele Tygodnika do Rzeczy bardzo by chcieli, żeby było i żeby te pieniądze były. Ja jako dziennikarz wolałbym, żeby jednak reklamy były od osób prywatnych, sponsorów, a nie koniecznie od państwa. Ale ja mam bardzo liberalne poglądy, jeśli chodzi o gospodarkę, także tutaj moje poglądy mogą być trochę różne. W ogóle pojawia się dużo więcej reklam, co z punktu widzenia dziennikarza niekoniecznie jest dobre, bo nagle się słyszy, że zamiast trzech stron tekstu ma się półtorej strony tekstu, a na te półtorej strony tekstu trzeba mieć jeszcze jedną małą reklamę, prawda? Natomiast no, oczywiście finansowo jest to dla gazety bardzo korzystne. Tutaj, jak na razie nie ma pytań, to właśnie powoli byśmy przyszli do tego tematu, który jest no, bardzo ciekawy ze względu tych standardów polskich mediów i demokracji, obrony demokracji i tak dalej. Uważam, że dawne, uważam, że teraz i może tak tylko przypomnimy, że bodajże był rok 2012, tak? Cezary Gmyz, zaczęło się od artykułu chyba Cezarego Gmyza o trotylu na wraku Tupolewa, który nomen omen potem okazał się prawdą. Pan redaktor Gmyz bodajże wygrał kilka procesów chyba, jak ktoś Tak, wygrał już w sądzie apelacyjnym. Sąd uznał, że artykuł, który napisał Trotyl na wraku Tupolewa, był absolutnie rzetelny, sprawdzony. Przedstawiał jego obecny stan wiedzy i obecny stan prokuratury na tamten okres czasu. W związku z czym dochował rzetelności dziennikarskiej i nakazał panu Hajdarowiczowi opublikowanie przeprosin. Tak, i właśnie tutaj od tego artykułu wszystko się zaczęło, cała lawina właściwie się zaczęła, bo tak jak tutaj pan rektor wspomniał, że ten tytuł jakby Trotyl na wraku Tupolewa okazał się prawdą, ponieważ zarówno prokuratura, nie wiem czy pamiętacie tą słynną konferencję, to było gdzieś chyba w okolicach rocznicy smoleńskiej zapewne. 30 października 2012. Aha, to były moje urodziny, zepsuli mi urodziny. No właśnie, i tam bodajże pułkownik Szeląg się tym zajmował, ten pan w okularach, który cały czas na początku zarzekał się, w tym ciasnym pomieszczeniu zarzekał się, że nie było tego trotylu, a potem pod napływem mediów zaczął umięknąć i tak odwracać kota ogonem, z tego co pamiętam, że jednak on był, to się dało wychwycić między słowami te manipulacje, że ten trotyl tam faktycznie był, on czasami tam zmieniał, że TNT, tam próbował tak trochę ściemniać temat,
ale ostatecznie to się okazało prawdą, bo później na bodajże posiedzeniu komisji Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, połączonych Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka i Komisji Obrony Narodowej. Tak, i wtedy już prosto w twarz powiedział którejś z pań chyba bodajże prosto, bo czego zapytała, czy, bo on tam napomknął jakby, że był ten trotyl, a ta pani jakby się przesłyszała, nie mogła w to uwierzyć i zapytała się jeszcze raz, czy pułkownik może jej to powiedzieć w twarz. I on wtedy z pełną prezentacją powiedział, że tak, trotyl był wykryty. I on się tam znajdował, czyli to wszystko była prawda, a od tego się zaczęły, no właśnie. Zaczęła się historia jakby w upadku starej kadry Rzeczpospolitej ówczesnej, dosyć mocnej w mojej opinii, i później z Rzeczpospolita przeszedł ten wirus na tygodnik Uważam, że, który, podkreślmy, miał sprzedaż, sprawdzałem, 140 tysięcy nawet miał, tak, jak się nie mylę, a później po odejściu tej jakby żelaznej załogi spadłam do 15 tysięcy, tak? Z 40 do obecnie około 15. Dzisiaj jest miesięcznikiem ekonomicznym, o którym już pewnie nikt nie pamięta. Aczkolwiek moim zdaniem upadek Rzeczpospolitej i ta czystka w RP zaczęła się już w 2010 roku, kiedy to gazetę przejął Grzegorz Hajdarowicz na bardzo preferencyjnych warunkach, kupując ją na raty od Skarbu Państwa. Niedawno pisałem w tygodniku tę rzeczy, że tak naprawdę te raty pięciokrotnie mu uchylano termin płatności, co jest rzeczą niespotykaną. Skarb Państwa często potencjalnym inwestorom uchyla termin płatności, odraża termin płatności, ale wcześniej jest to poprzedzane badaniami, czy odroczenie, czy wymuszenie na nim tej płatności w danym terminie nie spowoduje krytycznej sytuacji dla spółki. Jeżeli może zapłacić, to musi płacić. W przypadku Hajdarowicza odroczenie płatności dla Hajdarowicza nie było żadnych badań, żadnych analiz, on po prostu składał wniosek o odroczenie terminu płatności i mu to odraczano. Teraz wystąpił o przyspieszenie wykupu Rzeczpospolitej, mają wykupić do 2016 roku, co oznacza tak naprawdę, że będziesz płacił niższe raty. Czy wykupi, na przykład, pewnie gdyby się nie zmieniła władza, pewnie pod koniec 2016 roku złożyłby wniosek o prolongatę terminu wykupu do 2017 roku i znowuż byłoby korzystny. Natomiast on, wchodząc w 2010 roku do Rzeczpospolitej, już rozpoczął pewnego rodzaju czystkę, zwalniając część dziennikarzy politycznych i śledczych, chociażby Piotra Nisztora, odsunięto Pawła Lisickiego z kierowania Rzeczpospolitą pod naciskiem środowiska dziennikarskiego, zwłaszcza Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, zgodzą się, żeby pozostał redaktorem naczelnym tygodnika Uważam, że, i prowadził bardzo dobrze, tak jak pan powiedział, w momencie, kiedy wyrzucano go, Uważam, że dwa lata później, Uważam, że miał 140 tysięcy sprzedaży. To było bardzo dobre, bo najlepsze wynikiem w tygodniku. Tak, wygrywał nawet z Newsweekiem, który dzisiaj jest liderem na rynku. A sprzedaż Newsweeka jest dość mocno pompowana przez rozdawnictwo, akcje promocyjne i tak dalej. W międzyczasie, między 2010 a 2012 rokiem, kilkukrotnie zdarzały się przypadki, kiedy interwencja, a jeżeli nie samego Grzegorza Hajdarowicza, to jego namiestnika Piotra Talagi, sam redaktora naczelnego, blokowała teksty niekorzystne dla rządu. Tak na przykład blokowano teksty dotyczące błędów MSZ, które doprowadziły do ujawnienia nazwisk opozycjonistów białorusińskich współpracujących z polskim rządem, otrzymujących dotacje z polskim rządem. Mnie na przykład zablokowano, to drobna sprawa, ale też pokazuje, jak wygląda dyspozycyjność kierownictwa ludzi pana Hajdarowicza wobec rządu. Pamiętacie państwo zajścia polsko-rosyjskie na Euro 2012? Ściągnięto mnie z Poznania do Warszawy, wiedząc, że mam dość dobre kontakty ze środowiskiem kibicowskim, żebym napisał artykuł, jak to wygląda. I rzeczywiście mieliśmy z kolegą Jarosławem Stróżykiem, który wtedy pracował, obecnie jest w Polsat Sport, przygotowałem dobry materiał. Do tego stopnia dobry materiał, że kibice, którzy się umawiali na ustawki z Rosjanami, mówili nam, gdzie będą, że możemy przyjść, zrobić zdjęcia, przygotować materiał. I nic z tego w Rzeczpospolitej się nie ukazało. Ja siedziałem do godziny drugiej w nocy w Rzeczpospolitej i redaktor Talaga wzywał mnie, żeby zacząć co napisać. I mówi, no świetny materiał, świetny. Mówi, ale nie było bujek. Nie było bujek. Mówi, ale jak nie było bujek? Tyle osób jest aresztowanych. Policja nie zmieni to, wiesz, jakoś to złagodź. Za kolejne wersje. I w pewnym momencie mówi, nie, wiesz co, napisz, że się wszyscy świetnie bawili, w tej loży dla kibiców, nie było starć, to jakiś margines, jakieś tak. Ja nie wytrzymałem, mówię, wiesz, napisz to sam, ja wychodzę. Chcesz, żeby tego tekstu nie było, to nie będzie. Wyszedłem, Telaga to napisał, podpisał to moim nazwiskiem zresztą, po czym się dowiedziałem, że dzień wcześniej był na spotkaniu u Radka Sikorskiego. I na śniadaniu zaprosił Radek Sikorski, prosił też kilku innych dziennikarzy naczelnych. I Sikorski miał im powiedzieć, Telaga miał powiedzieć, że no wiecie państwo, wiemy, służby wiedzą, że dojdzie do zajścia, kibice się ustawiają na zadymy, ale chodzi o wizerunek rządu, to musi być nasz sukces. Nie piszemy, niech idzie w świat ta pozytywna promocja, że to wszystko się udało, że jest bezpiecznie. Nie piszcie. No i jak Sikorski poprosił, no to tak, zablokowano w Rzeczpospolitej artykuł o tym, że były bójki.
parę razy zmieniona tekst i się Kasprzak śledczy, który był niekorzystny dla rządu. Takim momentem, który wskazuje że na to, że dzieje się coś niedobrego i że coś może się stać, była wczesna jesień 2012 roku. Eliza Olczyk, dziennikarka polityczna, próbowała się umówić z szefem klubu Platformy Obywatelskiej Grupińskim na wywiad i Grupiński wtedy powiedział, nie będę z wami rozmawiał teraz, porozmawiamy na wiosnę, wtedy będziecie mniej konserwatywni. I wygląda na to, że już coś wiedzą i mam wrażenie, że ten artykuł Tortel na wroku Tupolewa był tylko pretekstem. Oni doskonale wiedzieli, że Czarek przyniesie jakiś mocny materiał, prędzej czy później, który uderzy w rząd i... To nawet mogła być jakaś prowokacja swego rodzaju, tak jak wprost, bo tak jeszcze jak była ta afera z Kwaśniewskim, między innymi tam był ten słynny cytat z Kwaśniewskiego, że może zaśpiewać i zatańczyć przed komisją. Tak, się później okazało, że ktoś to podrzucił do redakcji wcześniej chyba, żeby to wypłynęło. Kwaśniewski dostał cynk, o ile się orientuje i potem mógł sobie wyjść do ludzi i powiedzieć, że może śpiewać, tańczyć, ale więcej nic nie powie. Dokładnie, aczkolwiek tu się obawiam, torcie prowokacji nie będą, czy Zerg zebrał ten materiał bardzo rzetelnie, przedstawił go. Wiem, że była rozmowa redaktora naczelnego Tomka Wróblewskiego i Czarka Gmyza z prokuratorem Seremetem, który potwierdził ustalenia Czarka Gmyza, potem się z tego wycofał. Seremet jest bardzo takim chwiejnym prokuratorem generalnym i często zmienia zdanie w zależności od okoliczności politycznych. Natomiast po publikacji ten artykuł, zresztą też pracował cały zespół redakcyjny na tym artykule, żeby go jeszcze złagodzić, żeby nie zaostrzyć. Wszystkie wątpliwe kwestie były wyciszane, łagodzone. Co ciekawe, Piotr Talaga domagał się zaoszczenia tego artykułu, ale Mariusz Staniszewski ówczesny szef działu to łagodził, wycinał. Artykuł był zaakceptowany przez Grzegorza Hajdarowicza. On wiedział, co się ukaże, wiedział, jak wygląda. Po wysłaniu go do druku pojechał i spotkał się z rzecznikiem rządowym, Garasiem przy śmietniku, mówiąc mu, że gazeta będzie miała taki artykuł i co w nim będzie, żeby rząd mógł się do tego przygotować. To, że przygotowano pewnego rodzaju ruch w kierownictwie czy wśród właścicieli Rzeczpospolitej, żeby doprowadzić do czystki, wskazuje fakt, że kiedy rząd zaczął zaprzeczać i prokuratura zaczęła zaprzeczać, dementować publikację, gazeta nie czekając na to, aż autor artykułu się do tego odniesie, opublikowała informację, że przepraszamy, pomyliliśmy się, to jest rzecz niespotykana. Potem zdjęto ze strony, uwierzyć na słowo prokuratorom, którzy mówią, nie, to nieprawda, tego nie było, no ale to oczywiście było podstawą do tego, żeby zawiesić się starego Gmyzę i zablokować tak naprawdę dużą część tekstów śledczych. Potem pewną jakąś taką komisję śledczą, w której zasiadali ludzie nie mający żadnego pojęcia o dziennikarstwie i która uznała, że starego Gmyzę należy wyrzucić. Cezary Gmyz został zwolniony, zwolniono również Mariusza Staniszewskiego natychmiast, czyli szefa działu, żeby było śmieszniej, zwolniono też Bartka Marczuka, tego dzisiaj wiceministra. Bartek Marczuk wtedy w ogóle nie był w redakcji, był na urlopie dwutygodniowym i nie wiedział, że taki artykuł jest przygotowywany. No ale został wyrzucony jako wicenaczelny, odpowiedzialny za dział krajowy, za dział polityczny. Dziennikarzom zakazano, przyszedł okólnik do wszystkich dziennikarzy od redaktora Piotra Talagi, że w gazecie Rzeczpospolita nie wolno już pisać o Smoleńsku. No to oczywiście wywołało bunt załogi, zaczęły się protesty. Był list blogerów w obronie Cezarego Gmyza. Redaktor Paweł Lisicki, mój obecny szef, wtedy też wystąpił jako szef do rzeczy. Uważam, że mówiąc, że nie zgadza się na takie blokowanie, że dziennikarze, że dla Cezarego Gmyza zawsze w jego tytule będzie wolne miejsce. No, w efekcie też zostało wyrzucone i to już spowodowało lawinę. Za Pawłem Sickim demisję złożyli praktycznie wszyscy publicyści tygodnika. Uważam, że z Rzeczpospolitej nie odszedł wtedy nikt z wyjątkiem Piotra Głusztyna. Aczkolwiek to nie jest tak, że my nie chcieliśmy odejść, to było ustalone, rozmawialiśmy z Cezarym Gmyzą, mówi zostańcie, poczekajcie, aż zacznie się coś dziać na rynku, będziecie mieli gdzie odejść, a może my je tu jeszcze wrócimy, zobaczymy, co się będzie działo. W ciągu 3 miesięcy nic nie zaczęło dziać, my stosowaliśmy kolejny list w listopadzie, podpisany przez wszystkich dziennikarzy działu krajowego Rzeczpospolitej, dziennikarzy działu zagranicznego Rzeczpospolitej, kilku dziennikarzy działu sport i ekonomii. Również, o dziwo, przyszli się wówczas podpisać dziennikarze lewicowego przekroju, który również należy do Grzegorza Hajdarowicza, świętej pamięci przekroju, którego Hajdarowicz zabił. Również podpisali się pod listem protestacyjnym domagając się przywrócenia do pracy Cezarego Gmyza, Mariusza Staniszewskiego i Bartka Marczuka. Kiedy to nie poskutkowało, większość z nas złożyła wypowiedzenia i odeszło. No dzisiaj Rzeczpospolita z gazety, która miała wtedy 120 tysięcy sprzedaży kioskowych, 120 tysięcy sprzedaży,
będąc czwartym dziennikiem na rynku po Wyborczej, Superekspresie i Fakcie. Dzisiaj ma sprzedaż rzędu 50 tysięcy, a sprzedaż realną kioskową to jest na poziomie, czyli tego, co Państwo możecie kupić w kioskach, a nie przez promoratę, to jest na poziomie 14 tysięcy egzemplarzy, zamordowaną gazetę. W międzyczasie oczywiście zrobiono też czystkę, uważam, że po stronie Powalickiej, odejściu publicystów wprowadzono pana Jana Pińskiego do redakcji, człowieka, który wcześniej pracował, był redaktorem w Proście, potem założył własne wydanie Wprost, przeciwnie, upadł po trzech numerach. Znaczy on już został wyrzucony w międzyczasie, w bardzo kontrowersyjnych okolicznościach. Większość tych, która do tej pory współpracowała, uważam, że odmówiła współpracy z nim. I nie będę mówił dlaczego, to są kwestie procesowe, aczkolwiek, żeby się nie narazić na proces, aczkolwiek no nie jest to osoba wiarygodna, jeżeli chodzi o kwestie dziennikarzy i służby specjalne. No dzisiaj redaktorem uważam, że dzisiaj jest Paweł Jabłoński, to był szef działu ekonomii za czasów Pawła Lisickiego w Rzeczpospolitej. Bardzo sympatyczny, porządny człowiek, fachowiec, jeżeli chodzi o kwestie ekonomiczne, otwarty na przedsiębiorstwo, on rozumie te kwestie, bardzo dobrze rozumie te kwestie wsparcia, konieczności wsparcia przedsiębiorców w kontaktach z urzędnikami, z prokuraturą. No, ale gazety uważam, że już tak naprawdę nie ma. No, jest powstał tygodnik w sieci założony przez braci Karnowskich. Właśnie chciałem poruszyć ten temat. Jak to się stało, jeżeli może pan rektor zdradzić, jak to się stało, że te drogi się rozeszły, że oni, bo zaznaczmy, że jakby teraz obecny tygodnik Do Rzeczy i w sieci to była dawniej wspólna, no częściowo wspólna ekipa właśnie redakcji, uważam, że. I w pewnym momencie cała ta redakcja rozbiegła się na dwa bieguny. Co prawda podobne, ale jednak... Znaczy bracia, znaczy ja nie chciałem tutaj mówić, przyznam się szczerze, że nie chciałbym na ten temat mówić, no bo będzie to odebrane, że on atakuje naszą konkurencję. Mój stosunek do braci Karnowskich jest, czemu daję często wyraz na Twitterze, bardzo negatywny. Ja mam swoje własne uprzedzenia do nich związane z sytuacją, kiedy pracowałem jeszcze w naszym dzienniku, a oni kierowali dziennikiem, gazetą prawną i nagle odnajdywałem swoje artykuły, które opublikowałem w naszym dzienniku, podpisane w dzienniku, gazecie prawnej, podpisane przez innych autorów i nazwiska posłów, którzy się dla mnie wypowiadali, ich wypowiedzi też tam były, tylko ktoś na przykład mówi informator dziennika. Bracia Karnowscy zakładali swój tytuł już na etapie, kiedy jeszcze istniał, uważam, że co nie do końca podobał się Pawłowi Lisickiemu. Paweł uważał słusznie, że jest to działanie na szkodę kierowanego przecież przez niego tego projektu. No a potem tak naprawdę okazało się, że grupa publicystów związana z braćmi Karnowskimi chce mieć swój tytuł. Ci, którzy byli bardziej lojalni wobec Pawła Lisickiego, że robili własny tytuł. I tak naprawdę chyba dobrze się stało, no bo są dwa tytuły prawicowe, które jeden jest bardziej bliższy PiS-owi, drugi jest pewnie bardziej otwarty na szeroki spektrum prawicy. Wydaje mi się, że dzięki temu, że są dwa takie tytuły, prawicowy czytelnik może mieć większy wybór i jest to korzystne. Znaczy, gdybyśmy byli w jednym tytule, pewnie siłą rzeczy... Może byłoby lepiej, ale pewnie doszłoby prędzej czy później do pewnego konfliktu, w którym kierunku mamy iść. Tak? Czy mamy być tygodnikiem związanym z jedną partią polityczną, czy też drugą gazetą polską na przykład, prawda? Czy mamy się otworzyć na szerszy spektrum, a jeżeli tak, to kto o czym będzie decydował? Ja myślę, że pluralizm po tej prawej stronie rynku medialnego jest bardzo dobry. Nie wiem, macie jeszcze jakieś pytania odnośnie mediów? Kiedyś w internecie pojawiła się taka czarna lista dotycząca osób, które chciały umrzeć w Polsce, chociażby Leper, czy Kuciński właśnie, albo generał Petelicki, ten pułkownik Petelicki. I co to jest, chociaż sprawa oparta o prawdę, czy to jest wyssane z pracy, te nazwiska, że one musiały umrzeć, czy... Każdy kiedyś musi umrzeć. Nie, tak. W dziwnych okolicznościach. Czy to ma jakieś powiązania po prostu z różnymi... Nie wiem, chciałbym to wiedzieć. Ja też oglądałem film Służby Specjalne. Znaczy, bardzo dużo tych śmierci było niewyjaśnionych, zagadkowych. Za dużo było tych zgonów różnych środowisk, przecież nie tylko prawicowych. Polskim problemem jest to, że one nigdy nie są do końca wyjaśnione. Chociażby od pana Karpia, prawda, twórcy Centrum Studiów Wschodnich, od ludzi, którzy zajmowali się aferą FOS, od ludzi związanych z Papała, ale ludzi, którzy w latach 90. jeszcze próbowali reaktywować Ruch Narodowy, tam stowarzyszenia do tego paktu, co by o nich nie mówić, ale jednak tam też zdarzały się niewyjaśnione zgony. Bardzo dużo było przypadków, kiedy jednak ludzie związani z różnymi partiami politycznymi byli zastraszani przez służby specjalne.
próbowano ich kupować, sugerować, że mogą stać się różne dziwne rzeczy. Nie wiem, czy Loper popełni samobójstwo. Zbyt dużo okoliczności mówi, że nie, że coś tutaj było na rzeczy. Nie wierzę w to, że generał Petelicki popełni samobójstwo. To był twardy człowiek, człowiek służb specjalnych, człowiek, który przeżył okres, przeżył czasy esbeckie, są czynnie w nim uczestniczył. Przeżył czasy wcześniej, początku III Rzeczypospolitej, doskonale sobie radził. Mówienie, że załamał się z powodu problemów finansowych i się z tego powodu powiesił, tacy ludzie się nie wieszają. Chciałbym, żeby to kiedyś było wyjaśnione. Sprawa, nie pamiętam, nie przypomnę sobie teraz tego nazwiska, ale sprawa fizyka byłego wiceministra, który zajmował się katastrofą smoleńską i który został zamordowany, a potem mówiono, że jego syn zwariował i go pociął na kawałki. Ten chłopak nigdy nie okazywał jakichś objawów szaleństwa. Oczywiście mamy przypadek tego Kajetana Poznańskiego, którego teraz szukają w całej Polsce i na świecie, prawda, psychopaty, który zabił kobietę w Warszawie i który też wcześniej... Plotki, że z kanibalem, coś w tym stylu dzisiaj na froncie bodajże pisali, że policja nie wyklucza takiego czegoś, że kogoś więcej w jego mieszkaniu No właśnie, tylko to są ciągle plotki. Ja teraz słyszałem właśnie, że w niedzielę wyciągnięto jakiegoś człowieka z kościoła w Poznaniu. Policja wpadła na sygnale, wyciągnęli chłopaka z kościoła, rzucili go na glebę kajdanki, bo ktoś zadzwonił, że to jest Kajetan Poznański. Dopiero go wyciągnęli z około kościoła, to się okazało, mszy świętej, to się okazało, że to Bogu ducha winny człowiek, prawda? Trauma pozostanie do końca życia. Także. Ja jeszcze może mam co do mediów. Powstało do rzeczy w sieci. Czy widzi Pan możliwość jakby połączenia się z pogodem na przykład? Nie. Bo jednak ten rynek jest dość, że tak powiem, trudny. Widać choćby na przykład jak wprost spada sprzedaż, czy jest możliwe, że się utrzymają te dwa tygodniki przez... Znaczy ja jestem zwykłym dziennikarzem, ja tylko sprzątam, piszę i od czasu do czasu otrzymuję wierszówkę. Także kwestie decyzyjne nie należą do mnie. To jest kwestia Pawła Lisińskiego, który jest głównym właścicielem gazety, ale myślę, że nie byłoby w naszym interesie łączenie się teraz tych dwóch tytułów. No oba tytuły sobie radzą. Jedni lepiej, to znaczy my, drudzy gorzej. Finansowo nieoficjalnie wiem, że na pewno przez najbliższe kilka lat, jeżeli nie zdarzy się coś niezwykłego, to my nie upadniemy. Znaczy, ubiegły rok był trudny finansowo dla nas, były oszczędności, ale te oszczędności spowodowały, że jest pewne zaplecze finansowe, które pozwoli na to nam przetrwać, nawet gdyby się nam nie układało, czy nie było reklamodawców. No oczywiście, jeżeli nam sprzedaż spadnie i przestaniecie Państwo nas kupować, no to wtedy będzie bardzo źle, ale mam nadzieję, że tak się nie stanie. A odnośnie, zapewne ma Pan jakieś wiadomości od strony Telewizji Republika, ponieważ chyba to nawet sam Stonomia nagłaśniał, być może to jest zupełna bzdura, ale że tej stacji groziła upadłość, bankructwo, coś takiego. Jest coś na rzeczy? Czy... Nie, szczerze powiedziawszy nie wiem. Bywam tam od czasu do czasu, ale nie mam takiej wiedzy dotyczącej mechanizmów finansowych stacji, żeby się wypowiedzieć. Znam oczywiście plotki od kolegów, którzy mówią, że no to różnie bywa z tymi pensjami w terminie, że nie są za wysokie. Tam był przecież protest. Kilka osób odeszło, między innymi Antek Pawlicki, który jest teraz w Telewizji Polskiej. Maślankiewicz, ale nie wiem, jak to wygląda tak naprawdę. Znaczy, moje związki z Telewizją Republiką są żadne, oprócz tego, że od czasu do czasu jestem zaproszony do studia, ale jak oni wyglądają płatności, czy mają sponsorów, czy jak wygląda zaplecze finansowe, nie mam na ten temat zielonego pojęcia. A jeszcze domykając ten temat mediów, przypomniałem mi się dwa konkretne nazwiska, takie dosyć interesujące, jeżeli chodzi o polskich dziennikarzy, a którzy jeszcze się nie pojawili na tej karuzeli, powiedzmy, transferowej do TVP. To znaczy ja i Kamila Barnowska, tak? To też, ale jeszcze oprócz tego Rafał Ziemkiewicz i Mariusz Max Kolonko. Z jednej strony no, to są tak wybijające się postaci, takie już można powiedzieć autorytety w dziennikarstwie i charyzmatyczne dosyć osoby, że wydaje się no, trochę nieprawdopodobne, żeby oni nie trafili do tych, no powiedzmy, teoretycznie mediów narodowych. Czy na przykład od redaktora Ziemkiewicza może macie jakieś przecieki odnośnie tego, czy... Bo były plotki, najpierw były plotki o radiu bodajże, jakieś chyba bzdurne trochę, bo jak się kazał tam Pereira poszedł, Samuel. Później to było chyba bardziej pół żartem, że Gazetę Wyborczą Rafał Ziemkiewicz będzie prowadził. To chyba nas bardziej życzeniowe myślenia redaktora Ziemkiewicza. A czy jest coś na rzeczy, że zarówno redaktor Ziemkiewicz będzie miał jakiś swój program, bo tak jak na przykład ja jestem fanem Chłodnym Okiem jego w Telewizji Republika, które świetnie mu wychodzi, szczególnie z redaktorem Goćkiem. I Mariusz Max Kolonko, który tak samo jest oczekiwany przez znaczną część raczej społeczeństwa. I nie wiem, czy pan redaktor może widział jego ostatni filmik, w którym dosyć skrytykował
Mariusza Pilisa, odpowiedzialnego za właśnie za nominację w stacji. I czy coś z tego będzie, coś się urodzi ciekawego, czy jednak... Znaczy o Rafale jeszcze mówiono w kontekście kierowania Radiową Trójką, ale był to bardziej taki medialny humbug niż fakt. Rafał jest typowym dziennikarzem prasowo-telewizyjnym, jest zwierzęciem, które się świetnie sprzedaje na spotkaniach z czytelnikami, prawda, w telewizji. I on w tej poprzedniej kadencji, lata 2005-2007, miał, zdaje się, w telewizji polskiej swój program Salonik Ziemkiewicza. Wiem, że jakieś rozmowy były prowadzone z nim kilka tygodni wcześniej. Jak się one skończyły, czy doszło do porozumienia, czy one jeszcze trwają, nie mam pojęcia. Wiem, że na pewno nie odchodzi z tygodnika do rzeczy, czyli to mogłoby wskazywać, że raczej Rafał się nie porozumiał, czy też nie, że po prostu uzna, że warunki, jakie są ustawione, go nie satysfakcjonują. Co do Maxa Kolonka, to ja jestem akurat przeciwnikiem ściągania go do telewizji polskiej. Jest tam przykład, że to, co pan powiedział, że on nakręcił film dotyczący Pilisa, skrytykował osobę odpowiedzialną za nominację w telewizji polskiej, wskazuje, że tak naprawdę on próbuje rozgrzać własną grę na zasadzie, aha, nie dostałem tej fuchy, chociaż byłem wymieniany na rynku, na giełdzie, mówiono, no to teraz ci dowalę. Ja... Może też prowokuje do lepszych zabiegów o zatrudnienie. Może. Aczkolwiek mam wrażenie, że to jest człowiek, który... Dobry dziennikarz oczywiście, aczkolwiek człowiek, który ma takie poglądy, jak mu się akurat opłaca je mieć w danej chwili. To był człowiek, który potrafił robić dobrze, mówiąc brzydko, pustką muszką. Gdyby Platforma go nie spuściła na drzewo, robiłby dobrze Platformie. To jest człowiek, który klękał przed panią Jolantą Kwaśniewską. No, dziennikarz nie powinien klękać przed nikim, z wyjątkiem Pana Boga, więc to tutaj go troszeczkę deprecjonuje jako dziennikarza. Ja uważam, ja cały czas powtarzam, że nie chciałbym, ja mam taką własną wizję telewizji polskiej, której nigdy mi się nie uda zrealizować, bo nie jestem na tym poziomie, aczkolwiek chciałbym, żeby telewizję polską, zwłaszcza oddział regionalny, ale też otworzyć na młodych ludzi, tak? Na tych, którzy są dzisiaj w oddziałach regionalnych, którzy kończą studia i którzy mają swoje własne pomysły. Przestańmy wreszcie obracać się w kręgu tych Lisów, tych Durczoków, tak? No, Rachoniów, Goćków, Wybranowskich. Dosyć, już no, wpuśćmy tych ludzi. Mamy swoje małe poletko, uprawiamy publicystykę, dziennikarstwo. Jest kupa fajnych ludzi, którzy mają pomysły i trzeba dać im szansę. To mogła być zupełnie nowa telewizja. To jest tak troszeczkę jak z tymi wyborami parlamentarnymi, bo przecież wyborów nie wygrała stara prawica. To wygrali te wybory, wygrali młodzi ludzie, którzy prosili dość masowo na te wybory i powiedzieli, mamy dość. Pamiętacie Państwo te krzyki Adama Michnika, nie oddawać Polski gówniarzom? Tak. Oni się tego tak naprawdę boli. A skoro Polskę odzyskali w cudzysłowie gówniarze, to niech te media publiczne też odzyskają gówniarze i robią to po swojemu. Mhm. Czyli Wojtek sugerujesz takie słowa piosenki, żeby było normalnie, radio musi należeć do gówniarzy. Tak jest, dokładnie tak, dokładnie tak. To w takim razie, co powiesz o wszystkich ludziach, którzy realizują jakieś programy na YouTubie, jakieś małe własne ziny, gazetki, tego typu rzeczy? Czy to nie jest przypadkiem jakaś taka kuźnia początkowych przyszłych dziennikarzy wielkich stacji telewizyjnych? Nie myślę, że to sobie. Wiem, do czego zmierzasz, ja ciągle widzę tą kamerkę. Znaczy ja uważam, że tam należy szukać tych ludzi, którzy mogliby się odnaleźć w telewizji i którzy mogli w przyszłości robić te właśnie media, nowe media, te polskie media, prawda? Tylko trzeba dać im szansę. Pomysł Rachonia, żeby ludzie nagrywali swoje programy, wysyłali takie zajawki, programy wysyłali do telewizji polskiej, na rzecz takiego, a noż wyłowimy talenty, chociaż aczkolwiek wyśmiewany przez część dziennikarzy, no bo powiedzmy sobie szczerze, część tych programów, które ci ludzie nagrali, te były po prostu głupie. Ale to jest jakaś taka szansa na to, żeby tych ludzi odnaleźć. Ja się też w ogóle dziwię łowcom głów w telewizji polskiej. W okresie nowych platformy nikt nie myślał o tym, żeby szukać talentów, tylko raczej skupiono się na tym, żeby znaleźć kolejne etaty, wygenerować kolejne etaty dla swoich. Ale jeżeli telewizja polska ma jakiś dział headhunters, to są ludzie, którzy powinni siedzieć dzisiaj dzień i noc w internecie i śledzić portale społecznościowe, YouTube i tego rodzaju, różnego rodzaju blipy, wrzuty.pl, prawda, wykopy i szukać ludzi, którzy mają coś fajnego do powiedzenia, którzy piszą fajne, dowcipne felietony, potrafią nagrać fajny filmik dowcipny, mają fajne radiowe głosy i ściągać na castingi. Dobrze, to już teraz tak zmieniając trochę temat, trochę pójdziemy w stronę takiego gdybania i wróżenia. Ogólnie geopolityka, jeżeli chodzi o Polskę, i to, co się w najbliższym czasie może dziać na świecie, na przykład nie wiem, czy pan może się wybory prezydenckie, prawybory na razie w Stanach Zjednoczonych. I jak się pan redaktor na to zapatruje, na tą sytuację zmieniającą się dookoła nas cały czas? Tutaj być może Rosja, Turcja, być może będzie jakiś ogień poważny. Tu znowu Chiny z jednej strony potęga gospodarcza, ale z drugiej coś się zapowiada, że być może to jest kolos na glinianych nogach i też mogą być problemy.
tu właśnie w Ameryce nie wiadomo do końca, kto jest faworytem właściwie, niby Trump, ale to wcale nie jest powiedziane. Jak Polska się w tym może odnaleźć, na przykład jakby z polskiego interesu, kto jest bardziej korzystniejszy, jeżeli chodzi o na przykład same Stany Zjednoczone? Zadałem strasznie trudne pytanie. Najtrudniejsze, jakie kiedykolwiek słyszałem w ostatnim czasie. Znaczy tak, dla mnie z mojego punktu widzenia wybory powinien wygrać Donald Trump w Stanach Zjednoczonych. Będzie każde rozwiązanie, które wygrywa prawica w Stanach Zjednoczonych, jest lepsze niż obecnie rządzący Obama, który nie ma pojęcia o niczym i przypomina coraz bardziej Bronisława Komorowskiego czy Donalda Tuska, taki teflonowy, tylko że ten teflon z innego koloru, prawda, taka PR-owska marionetka. Ja myślę, że tutaj Polska powinna przede wszystkim myśleć o własnym interesie, nie kierować się tym, co się wydarzy w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii czy we Francji. My mamy bardzo ważne zadania do zrobienia. Trzeba odrobić te rzeczy, które zmarnowała Platforma Obywatelska. Odnowić partnerstwo, wschodnie partnerstwo, współpracę z Litwą, Łotwą, Estonią, również Ukrainą. Polska miała szansę, tą szansę zmarnowaliśmy, być liderem w regionie. Trzeba postawić na bardzo silną współpracę z Słowacją, z Węgrami. Mamy wspólne kwestie, mamy wspólny spór z Unią Europejską dotyczącą relokacji uchodźców, prawda? I tu przejdę do kolejnego zagrożenia, które musimy sobie podobać. To, co mówił szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Polska musi być przygotowana na uderzenie z dwóch stron, na zagrożenia z dwóch stron. Jeden to jest wariant południowy, czyli uchodźcy, z którymi musimy sobie poradzić. I w tym nam nie pomogą ani Niemcy, ani Francja, ani Wielka Brytania, ani Stany Zjednoczone. A te pierwsze kraje, jeżeli będą mogły, też na nogę podłożą. Czyli to jest pierwszy wariant południowy i drugi wariant bardzo poważny, to jest wariant wschodni, czyli kwestia tego, że Rosja boryka się z coraz większymi problemami gospodarczymi. Rosja ma stały problem, sposób na rozwiązywanie problemów gospodarczych, który konsoliduje społeczeństwo, czyli jakaś mała wojenka. Jak nie z Czeczynami, jak nie z Ukrainą, jak nie nawet na Gruzję, no to jakieś takie zawirowanie. Jasne, że nie pojawi się w Polsce problem zielonych ludzików na granicy. Nie ma tutaj środowisk, które w taki sposób chciałyby, by były aż tak skrajnie prorosyjskie, aczkolwiek ja uważam, że musimy tutaj bardzo mocno uważać. A jak możemy temu zapobiegać? No to jest kwestia właśnie dobrej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, negocjacji dotyczącej wzmocnienia flanki NATO. Tutaj Przemek siedzi z tyłu i się krzywi. Widzę to. Ale uważam, że powinniśmy właśnie wynegocjować i to idziemy w tym kierunku wzmocnienia baz NATO na wschodniej granicy. Udało się, pierwszy sukces już jest, ma być dywizja rozlokowana amerykańskich wojsk. Drugi sukces to jest taki, że Wielka Brytania i Francja nie mówią już nie. Mówią, że należy to rozważyć. Na razie najbardziej przeciwni temu są Niemcy, którzy mają własne interesy z Rosją. No i jest też wariant ten trzeci, ten trzeci, na który musimy zwrócić uwagę, niestety coraz większą, a to ze sprawą również polskich mediów, które podgrzewa atmosferę w Niemczech. No musimy się przygotować jednak bardzo skutecznie politycznie do neutralizowania niekorzystnych dla nas w Unii Europejskiej wpływów Niemiec. Macie jakieś, nie wiem, pytania? Głęboka współpraca, czy zacieśnienie współpracy właśnie z obecnym rządem ukraińskim? Ja wiedziałem, że mnie o to zapytasz. Znaczy powiem Ci tak, ja jeżdżę między Poznaniem a Warszawą, kursuję z czymś takim, co się nazywa BlaBlaCar, czyli ludzie, którzy zabierają Ciebie do swojego samochodu i za dopłatą wożą. I przy okazji miałem kiedyś okazję wracać do Poznania ze studentem ukraińskim, studentem, który studiował na Uniwersytecie Warszawskim, jechał do Poznania do dziewczyny i deklarował się jako sympatyk OUN. I oczywiście daliśmy się w dyskusję, mój akt ludobójców tutaj, przyjeżdżasz do Polski, studiujesz w Polsce, pieniądze od nas bierzecie, pomoc chcecie, a należy do organizacji, która hołduje zbrodniarzom, mordercom, a mówi, słuchaj, mówi, ja się o tym, że my mordowaliśmy Polaków, dowiedziałem na studiach w Polsce. U nas się o tym nie mówi. A mówi, jak to się nie mówi? No u nas mówi się, że Bandera się w pewnym momencie wycofał z działalności politycznej, że oczywiście w okresie przedwojennym wzywał do tego, szerzył tą nienawiść wobec Polaków, ale to się skończyło. A mówi, a to, że my mordowaliśmy was na Galicji, na Wołyniu, to u nas się tego w szkołach nie uczy. I dla nich OUN, dla Ukraińców, to jest coś takiego jak u nas ONR.
Z całym szacunkiem oczywiście, Przemku, dla Ciebie, znam Twoje sympatie polityczne, ale mówi się o nich, że to taka organizacja nacjonalistyczna, narodowa, radykalna, ale nie mówi się o nich. Oni i tu bym troszeczkę usprawiedliwał młodych Ukraińców. Im się naprawdę nie mówi w szkołach, że oni hodują, oddają hołd zbrodniarzom. Natomiast czy ja się niepokoję? Tak, niepokoję się. Niepokoję się, bo mogą dojść tam do głosu ludzie w sytuacji, w której będą rozbudzone te nacjonalizmy ukraińskie bardzo silne, a one już są dzisiaj mocne, dojść do głosu znowu ludzie, którzy będą potrafili je zagospodarować w sposób bardzo dla nas niebezpieczny. I dlatego należy jednak, współpracując z Ukrainą, trzeba zwracać uwagę na marginalizowanie tych środowisk, jakiegoś ukraińskiego świtu, i stawiać bardzo twarde warunki. To nie jest tak, że my zapraszamy do Polski Poroszenkę i mówimy witaj przyjacielu, ale trzeba te niebezpieczne kwestie poruszać. Ja bym chciał, żeby wreszcie kwestia zbrodni na Wołyniu i na Podolu była ustalona nie tylko jakimś tam oświadczeniem Sejmu rocznicowym, ale byłaby jasno postawiona w stosunkach polsko-ukraińskich. To znaczy właśnie nawet dzisiaj widziałem ostatnie doniesienie, nie przypomnę sobie nazwiska posła, który to wypowiedział się, ale właśnie któryś z panów posłów dosyć wyraźnie i konkretnie postuluje, że prawdopodobnie będzie ta kwestia podniesiona za niedługo, konkretnie, że jako ludobójstwo wołyńskie, że będą chcieli to postawić na stosunkach jasno. Polsko-ukraiński. Bardzo chciałbym takie stało, bo niestety pamiętam wyjazd pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego do Huty Pieniackiej i tam nie padło niestety ani jedno słowo o tym, że w Hucie Pieniackiej Ukraińcy nie jacyś tam nacjonaliści, jacyś faszyści, tylko konkretni Ukraińcy mieszkający tam wymordowali całą polską ludność wioski, wymordowali ją w okrutny sposób. Był wówczas poprzedni prezydent Ukrainy, którego nazwisko ze względu na moją starość wypadło mi już z głowy, Juszczenka, który mówił o tym, że no tutaj, prawda, były ofiary, że to był faszyzm i nie wspomniał ani słowem o ukraińskich nacjonalistach. I w tym miejscu prezydent Kaczyński powinien jasno i wyraźnie powiedzieć, to nie są ofiary faszyzmu, to są ofiary ukraińskich zbrodniarzy wojennych. I te słowa nie padły. I te słowa nie padły niestety do dzisiaj. Tego brakuje. Możemy sobie wprost stwierdzić, że są dyskryminowani na Ukrainie i to w sposób dosyć znaczący. To widać i to można w każdej chwili sprawdzić, tak? Chociażby dowiadując się, jak otrzymać kartę Polaka, tak? Za rządów PO było to prawie niewykonalne. Chciałbym zwrócić na to uwagę, że to, co dzieje się obecnie w tej chwili na Ukrainie, nie tylko jest podszyte naszymi politycznymi aspiracjami, ale również musimy zwracać uwagę na to, że pozostawione tam miliony Polaków nie mogą tutaj wrócić. Co sądzisz o tym? Obiecuję Ci, że jak zostanę ministrem spraw granicznych, to się tym zajmę. Ale tak poważnie, masz rację, znaczy, to jest olbrzymi problem, że my ściągamy do Polski uchodźców, prawda? A nie jesteśmy w stanie chociażby stworzyć warunków do pomocy dla tych Polaków z Mariupola, na których pół roku czekali na pomoc i rząd Platformy Obywatelskiej mówi, że no nie ma warunków, oni nie są zagrożeni. Bartek Marczyk jakiś czas temu w Rzeczach Wspólnych napisał artykuł, że ponad 20 tysięcy Polaków z Kazachstanu i innych republik sowieckich, nawet republik sowieckich, byłaby gotowa wrócić do Polski. I że większość z nich już zrezygnowała tak naprawdę z powrotu do ojczyzny, bo wnioski, które składają, są obłożone takimi wymaganiami administracyjnymi i taki jest okres ich rozpatrywania, że oni po prostu przestali wierzyć w to, że dożyją tej możliwości powrotu. Do tego trzeba założyć mieć jakieś odpowiednie zaplecze finansowe. Trzeba przedstawić dowody na to, że w Polsce jak wrócą, będą mieli gdzie mieszkać. To państwo powinno powiedzieć, słuchajcie, jesteście naszymi rodakami, my wam pomożemy, wy wam stwarzamy możliwości. Ja byłem przez jakiś czas na Ukrainie, na tej wschodniej Ukrainie i miałem okazję też poznać Polaków. To są ludzie, którzy naprawdę czytają polską literaturę, mówią świetnie po polsku, oni doskonale wiedzą. Czasami lepiej niż Polacy, a na pewno lepiej niż Ryszard Petru. Doskonale znają naszą historię, oni by się tutaj odnaleźli, gdybyśmy mogli im pomóc. Dobrze, ja jeszcze poruszę ostatnią kwestię, też bardzo trudny temat, który wcześniej się przewinął, mianowicie katastrofa smoleńska, ale nie będę się pytał, co pan się stało, tylko czy po prostu, czy w obecnych zmieniających się warunkach, zarówno tych w Polsce i tych dookoła nas, czy jest możliwe w bliższej niż dalszej perspektywie wyjaśnienie tej katastrofy i czy to czasem nie jest może gestia nawet niewielkiego czasu, a kwestia dogadania się między na przykład służbami specjalnymi, między wywiadami międzynarodowymi, Izrael, Ameryka,
czy ja już nie wierzę w to, że uda się tą katastrofę, kwestię katastrofy smoleńskiej wyjaśnić. Jeżeli chodzi o służby, to ani Amerykanom, ani Niemcom, ani Francuzom, ani tym służbom krajów europejskich, które mogłyby dysponować materiałami chociażby satelitarnymi, o które Polska powinna wystąpić, nie jest w interesie, żeby doprowadzić do jakichś napięć między Polską a Rosją, a być może materiały, które mogliby którymi dysponują i które by ujawniły, zostały ujawnione, mogłyby takie napięcia doprowadzić. A mówi się o tym, że w Polsce powinno zostać wznowione śledztwo, musimy sprowadzić wrak i czarne skrzynki. Oczywiście, że tak, musimy sprowadzić. Tylko na wraku dokonano już takich ingerencji, Rosjanie dokonali takich ingerencji, że i tak badania materiału dowodowego będą zafałszowane. Nie wierzę też w to, że Rosjanie nie dokonali ingerencji w zapis czarnych skrzynek. Musimy ich to sprowadzić ze względu na prawdę historyczną, na możliwości dokonania opracowań przez naszych badaczy, aczkolwiek może uda się coś znaleźć i ustalić, aczkolwiek ja raczej zaczynam być sceptyczny co do możliwości wyjaśnienia przyczyny katastrofy. Osobiście stoję na stanowisku, że na pewno nie była to katastrofa przypadkowa, nie wiem, czy był zamach, natomiast na pewno powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej rosyjscy pracownicy wieży kontroli lotów, którzy moim zdaniem z premedytacją, czy to było z potem zaniedbaniem, lekceważeniem, czy to takim typowo rosyjskim podejściem, a jakoś to będzie, źle naprowadzali polski samolot na pas startowy. I chciałbym również, żeby odpowiedzialność karna podniósł pan Tomasz Arabski, którego sprowadzono do Polski. W 2012 roku opublikowałem fragmenty raportu, Rzeczpospolitej, fragmenty raportu NIK, który jednoznacznie wskazywał, że zgodnie z umową między Kancelarią Prezydenta, Kancelarią Premiera, a lotnictwem wojskowym, osobą odpowiedzialną za organizację wylotów, lotów VIP jest szef kancelarii premiera, a osobą odpowiedzialną za organizację lotów, chodzi oczywiście o zabezpieczenie całego zaplecza, współpracę z biurem ochrony rządu, był wówczas pan Tomasz Arabski. Zresztą pan Tomasz Arabski stanie przed sądem, prawda, prokuratora trzykrotnie umarzała śledztwo. Ostatnia decyzja umorzenia śledztwa, którą napisał prokurator, była kuriozalna. Prokurator napisał w tym uzasadnieniu umorzenia śledztwa, napisał, że rzeczywiście urzędnicy kancelarii premiera Donalda Tuska popełnili błędy, które mogły skutkować doprowadzeniem do katastrofy smoleńskiej, ale na pewno nie zrobili tego z premedytacją i nie mieli świadomości, że może dojść do tragedii, w związku z tym nie można ich stawiać przed sądem. Sąd uznał na wniosek oskarżycieli prywatnych, uznał, że sprawa musi być wyjaśniona w trybie postępowania. No, zobaczymy, jaki będzie wyrok. Ja mam nadzieję, że tutaj jednak będzie wyrok skazujący. Dobrze, nie widzę.